Drugi jego mecz w podstawowym składzie, zagrał w spotkaniu o Super Puchar. Dzisiaj gra też w podstawowym zestawieniu Rakowa w europejskich pucharach i ma już dwie bramki na koncie. On to rozrzucił. Tak jest. On wypatrzył po prawej stronie Tudora, a potem kontrolując przestrzeń, ustawienie rywala. Potrafił tę akcję zamknąć, dołożył właściwie stopę i strzelił swojego drugiego gola. Znowu naganne zachowanie formacji defensywnej Flory. No tutaj Łukasz, jeżeli ktoś szkoli napastników, takie ćwiczenie wzorcowe. Najpierw wyjście ze stoperem dość blisko własnej bramki, dość daleko od bramki rywala. Utrzymanie się przy piłce. Tu jeszcze on rozpoczął ten atak do prawej strony, do Frana Tudora i zamknięcie akcji w tym miejscu, gdzie żadnego z partnerów nie było, bo Marcin Cebula zajął miejsce na pozycji numer